wycięta. To jest garnek, to jest stara lampa od ciągnika. Mówię, muszę coś zrobić. Podobało im się tam fajnie, że to takie coś zrobione. Uszy też taki odpad właśnie odchodzi mi od tych parasoli, jak robię to. Ja najważniejsza podkowa, bo to egzamin składałem na Kowalski, to musiałem taką podkowę zrobić, nie? Czyli to jest ta autentyczna podkowa wtedy? Tak, to się robiło normalnie tam, to jest identyczna podkowa. To ona przyrdzewniała, tu jest nawet nabitek to tego. Jeszcze toporek musiałem zrobić, podkowę i toporek. Toporek został tam, był ładny. Do szkoły, świeczniki. A potem, o te podkowy, o tu jeszcze jedna jest nabita, wtedy nabijam jak dla kogoś, nie? Mm-hmm. O tu dla Klary kiedyś taką aukcję tam robili, zbierali na, bo na chora. Od zapomnienia, bo tu przychodzą do mnie i tak dzieciaki z przedszkola. Brat był kowalem, nie? Był, no jeszcze jest, bo żyje, ale też był kowalem. Także to rodzinne, nie? I ja od małych lat to ja już w kuźni byłem. Zawsze, bo ta kuźnia tu nie była, tylko była taka, ojciec miał kuźnię taką, jakby to powiedzieć, wiejską, gminną, nie? I to tak wykonywał usługi. I tam nie było w ogóle prądu w tej kuźni, tak po wojennych czasach, nie? To on tylko ten ogień, kowadło i to mu wystarczyło i tym całe usługi robił dla całej wioski, nie?